nie było strażaków, ludzi, którzy biegną tam, skąd inni uciekają. W ich pracy liczy się każda sekunda, dlatego tak ważne są ćwiczenia i ciągłe podnoszenie sprawności fizycznej. 26 czerwca na stadionie sportowym w Ciężkowicach zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze dla wszystkich ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Ciężkowice oraz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Na zawodach sportowo-pożarniczych dąży się do tego, żeby połączyć współpracę, poprawić kondycję fizyczną oraz zdrową rywalizację między drużynami. Drużyny startują w dwóch konkurencjach. Konkurencji sztafet, którą pokonują na sucho. Tam są tor przeszkód, podłączenie węży, rów z wodą, równoważnia, ściana i konkurencja, która jest wykonywana na mokro, czyli ćwiczenie polegające na strącenie pachołków, obrócenie tarczy. Skąd panowie dzisiaj do nas przyjechali? Przyjechaliśmy ze Zborowic. Czy już rywalizację macie za sobą? Dopiero sztafetę mamy za sobą, jeszcze przed nami zawody z wodą będziemy biegnąć, tak? Węże rozwijamy, wodę będziemy lać, coś się będziemy starać robić. A do tej pory jak przebiega rywalizacja? Cały czas do przodu staramy się, jak na razie trzecie miejsce po sztafecie. Jeszcze raz, 2 sekundy straty mamy, także jest nadzieja, jest nadzieja. Jak jesteście przygotowani do dzisiejszych zawodów? No jak widać, no wystarczy popatrzeć po chłopakach. A jak długo przygotowaliście się, żeby dzisiaj zwyciężyć? 3 tygodnie. 3 tygodnie ciężkiej pracy i myślę, że to zaowocuje dobrymi wynikami. I powiedz, chce się? Skąd ta motywacja do tego działania, do tego spotykania się i poświęcania wolnego czasu? Na pewno się chce, bo to jakaś odmiana, nie tylko siedzenie w domu i kiśnięcie, tylko jakoś coś więcej się dzieje w życiu, nie tylko praca, dom, praca, dom. Co włodarz gminy czuje, patrząc na tych młodych ludzi zainspirowanych właśnie tą pracą w Straży Pożarnej, tą pomocą Straży Pożarnej? Trzeba powiedzieć, że to są wyjątkowi ludzie. To są ludzie, którzy poświęcają swój czas, swoje czasami nawet i zdrowie dla sprawy, służąc innym. Także ja ich darzę pełnym szacunkiem i dla każdej, i przy każdej okazji, w każdej chwili, gdzie mam jakąś okazję, ja im za to dziękuję i mówię o nich bardzo dobrze. Te zawody, które są dzisiaj rozgrywane na stadionie, to nie tylko rywalizacja, ale to wszystko ma jakiś głębszy sens. Tak, oczywiście, że tak. No tutaj pojawiły się wszystkie jednostki z gminy Ciężkowice, no więc rywalizacja sportowa to jest oczywiście rzecz jedna, ale z drugiej strony mają ochotnicy możliwość sprawdzenia siebie, można powiedzieć, w akcji, ale nie takiej bojowej, ale tor przeszkód właściwie jest taki sam, jaki napotykają strażacy podczas działań pożarniczych, czy udzielając jakichś innych jeszcze akcjach. I podobnie drużyny młodzieżowe, one na co dzień, owszem, ćwiczą, a tutaj mogły się też wykazać swoimi umiejętnościami. Czyli warto wspierać, trzeba wspierać. No trzeba, no tutaj absolutnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakaś luka pokoleniowa powstała, bo straż jest potrzebna w ciągłości. I cieszę się, że właściwie przy wszystkich jednostkach drużyny młodzieżowe powstają, są i dziewczęce, i chłopięce, także tutaj nie ma zaniedbań. Chciałam was zapytać, co motywuje was, co wami kieruje, wybierając pomoc i to, że chcecie działać w straży pożarnej? Są ćwiczenia, różne zabawy, dyskoteki. Mhm. No fajni ludzie. Mhm. Koleżanka, zgodzi się? Tak, zgadzam się z tym. Mhm. Zawody są świetną formą rozrywki. A czy dzisiejsze zawody jak przebiegały? Czy jesteście z siebie zadowoleni, dumni? Daliście z siebie wszystko? Tak, bardzo jesteśmy zadowoleni. Mhm. Jak długo się przygotowywaliście? No parę miesięcy. W ogóle od początku, odkąd zaczęliśmy chodzić na straż, no to zaczęliśmy ćwiczyć i cały czas. Chodziliśmy na spotkania, uczyliśmy się, no i pewnie dlatego wygraliśmy.
Tegoroczne zawody sportowo-pożarnicze dobiegły końca. Przed Państwem drużyna zwycięska, która zwyciężyła dzisiejsze zawody. Proszę, powiedzcie, jak długo przygotowaliście się do dzisiejszych zawodów? Bardzo długo, bardzo długo. Mhm. Co to znaczy? No, praktycznie cały rok, od tamtego roku, od zawodów, które mieliśmy drugie miejsce, do tego roku, do dzisiaj. Mhm. Przygotowaliśmy praktycznie w tygodniu raz, żeśmy ćwiczyli, żeby to jakoś wyglądało. Co takiego jest w straży pożarnej, że ona ciągle przyciąga młodych ludzi, że ci młodzi ludzie chcą uczestniczyć, chcą być i chcą działać? Co więcej akcji, no i to młodych ciekawi po prostu. No i są chętni, są przychodzi do straży, no bo po prostu mają mi czas rozerwany tak samo, nie nudzą się w domu przed komputerami, tylko mają zajęcia po prostu. No i wy jako doświadczeni musicie ich motywować, no, musicie w miarę doświadczenie, nie tak całkiem, ale w miarę. No. Trenujemy, no i nabywamy praktyki. Mamy pana sędzię, pan sędzia słyszał, pan sędzia oceni i tak, powie mi, jak pan ocenia poziom tegorocznych zawodów? No poziom był tegorocznych zawodów wyrównany. Dawno nie zdarzyło się tak, żeby dwie drużyny zajęły ex aequo pierwsze miejsce i trzeba było korzystać z takiej opcji w regulaminie, która tam nam mówi, że zwycięża drużyna ta, która osiągnęła lepsze wyniki, lepszy czas w ćwiczeniu bojowym. Ja dziękuję za uczestnictwo, dziękuję za to, że się przybyli i całość rozejście. Dziękuję bardzo.